Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli przy tym faryzeusze i uczeni w prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i Jerozolimy. A była w nim moc Pańska, że mógł uzdrawiać. Wtem jacyś ludzie, niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed nim. Nie mogąc z powodu tłumu w żaden sposób przynieść go, wyszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem w sam środek przed Jezusa. On, widząc ich wiarę, rzekł: Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy. Na to uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić: Któż on jest, że śmie mówić bluźnierstwa? Któż może odpuszczać grzechy prócz samego Boga? Lecz Jezus przejrzał ich myśli i rzekł do nich: Co za myśli nurtują w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć: odpuszczają ci się twoje grzechy? Czy powiedzieć: wstań i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do sparaliżowanego: mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich. Wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj. To, czym człowiek żyje w sercu, ma wpływ na to, jakie moce i jacy ludzie wokół się niego gromadzą. To, czym emanujemy na zewnątrz, my przywołujemy do siebie albo Ducha Świętego, albo złego ducha, albo ludzi, którzy mają wobec nas dobre zamiary i chcą tworzyć wspólnotę dobra, albo też przyciągamy do siebie ludzi, którzy mają złe zamiary. Człowiek sparaliżowany, on nie był bezczynny. On idzie do Jezusa z tymi, którzy chcą mu pomóc, chcą służyć. Zauważmy, Adwent to jest czas na to, żeby pomóc komuś pomimo jego niesprawności, swoistego paraliżu duchowego czy moralnego. On zabiera ich ze sobą. My niejednokrotnie, nawet będąc duchowo sparaliżowani, możemy pełnić wobec innych posługę dobra, mobilizacji do czynienia tego, co jest ważne dla nich, co jest odbudowaniem ich ducha, ich wnętrza. Wydaje się, że ten człowiek sparaliżowany, on krzyczał do Pana. Pan go usłyszał i przysłał do niego właśnie tych ludzi, którzy przynoszą go do Jezusa na noszach. Niezbędna jest wspólnota ludzi sprawnych duchowo z niepełnosprawnymi duchowo. Ludzi grzeszących z tymi, którzy żyją w łasce uświęcającej. Ale co jest potrzebne? Odwaga, męstwo, wyjście naprzeciw. Być może inni tym sparaliżowanym się w ogóle nie zajmowali. A podeszło czterech, którzy byli zdecydowani. Właśnie odwaga, męstwo, wyjście naprzeciw wskazuje na dobre przeżywanie czasu Adwentu. Przyczyną paraliżu człowieka może być takie maksymalne skupienie się na sobie, nie zaś na Panu Bogu. Zauważmy, że kiedy się skupiamy na sobie, Bóg jakby idzie w naszym życiu na wygnanie. My obojętniejemy na Niego. I w pewnym momencie nawet nie zauważamy, że słabnie w nas pragnienie modlitwy. My nie chcemy się modlić. Obojętniejemy na Pana Boga. To są znamiona duchowego paraliżu. Jest też i taka pokusa, aby złorzeczyć Panu Bogu i ludziom w swojej bezradności, w swoim cierpieniu. Zwróćmy uwagę w tym Adwencie na nasze narzekanie. Jest bardzo wielu ludzi, którzy narzekają na wszystko. Na Pana Boga, na najbliższych, na rodzinę, na duchownych, na Kościół. Narzekamy. A może warto byłoby
jakby zmienić kierunek. To znaczy włączyć się, pomóc, wyjść naprzeciw, próbować poczuć swoją odpowiedzialność w tych miejscach, w których odczuwam jakiś niedosyt, jakiś niedowład w relacji z innymi. Wypełnienie pokusy może wprowadzać człowieka w paraliż nie tylko ciała, ale i ducha. Zauważmy, że grzech paraliżuje nas także w pewien sposób fizycznie. Na przykład ile osób jest niekiedy stłumionych emocjonalnie, uczuciowo. Czasem może to doprowadzić do swoistych zniekształceń nawet ciała. Człowiek stłumiony, zduszony, zamknięty w sobie. Potrzeba otwarcia, wyzwolenia, wyjścia z tego duchowego paraliżu. I przychodzi chwila, gdy człowiek swój paraliż pragnie położyć przed Bogiem, tak jak tych czterech mężczyzn położyło sparaliżowanego przed Jezusem. Leżący na noszach doświadczył paraliżu fizycznego. On był świadomy swojej choroby, a może nawet przyczyn, dlaczego Jezus odpuszcza mu grzech. A z drugiej strony stali faryzeusze i uczeni w piśmie. Oni nie byli świadomi swojego duchowego paraliżu. Ten człowiek do tej pory sparaliżowany wstaje i idzie, zabierając swoje nosze. Natomiast faryzeusze i uczeni w piśmie, oni odchodzą duchowo sparaliżowani, fizycznie sprawni. Zauważmy, że my możemy być fizycznie dobrze radzący sobie, natomiast duchowo możemy być niesprawni, a nawet umarli. Odeszli fizycznie sprawni faryzeusze. Przez paraliż swojego myślenia oni mieli oczy zamknięte i uszy niezdolne do usłyszenia Jezusa, bo co uwalnia od paraliżu? Słowo Pana. Słowo, które przyjmujemy i z wiarą wprowadzamy w swoje życie.